Panie, panowie, uczniowie naszego liceum. Dziś specjalnie dla was w sali widowiskowej SDK wyjątkowe przedstawienie. Przedstawienie niezwykłe. Jedyne w swoim rodzaju. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Czyli liceum, nasza szkoła w krzywym zwierciadle. Zobaczycie w nim samych siebie, znanych wam nauczycieli i zdarzenia, w których sami uczestniczycie. Uczniowie naszego liceum, proponujemy wam specjalne przedstawienie dziś w sali widowiskowej SDK o godzinie 11. To przedstawienie już się nie powtórzy. Naprawdę się nie powtórzy. To jedyna okazja. Tylko dzisiaj. Tylko dla was. Bezpłatnie. Przyjdźcie zobaczyć, a przeżyjecie wzruszające spotkanie z samymi sobą. Uczniowie naszego liceum. Dziś wszyscy spotkamy się w Sulęcińskim Domu Kultury. Dziękuję. Proszę na przedstawienie klasy 4C. I jeszcze raz proszę o bardzo dużą wyrozumiałość. Jest to teatr amatorski. Obrodzone było od świata głównymi kwiatami przyniesionymi z różnych gabinetów.
aby rozpoczynał się przemarszem mostu sztandarowego. Całość, baczność! Sztandarowi cześć! Dokładny przebieg całej rady. Z wnioskiem oczom dostępna była jedynie ta część, na której oceniano
słusznie w zachowaniu. Rada rozpoczynała się oficjalnym przywitaniem wszystkich obecnych przez dyrektora. No i przedstawiano program. Rozpoczynała się część pierwsza. Każdy nauczyciel czytał po kolei oceny zachowania swoich uczniów. Potem następowało głosowanie, kto się zgadza z uczniami, a kto nie. Nie wszyscy nauczyciele jednak zwracali uwagę na wymieniane nazwiska i oceny zachowania. Zdarzały się wtedy pomyłki w głosowaniu. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za? Pan nie jest za czy przeciw? Po głosowaniu przedstawiciele braci uczniowski opuszczali pomieszczenie. Dziękujemy za przybycie. Druga część rady była... Druga część rady... Bardzo!
uczniowi pozwolili też w ławce, albo wszystkie kolegi. Nie patrzyli prosto w oczy nauczyciela, nie rozumieją, i nawet nie starają się zrozumieć. Inni po prostu zapatrzyli na drzewa, tak? Potem następowała część
najbardziej interesująca, czyli czas wolny. Wykorzystywano go różnie. Jedni czas nie przeznaczali na robienie zakupów, inni po prostu odwiedzali ulubione lokale. Podekscytowani, bo przyjechał, chodzą wieści, cyrk wspaniały z Danii. Chodźcie, bo pokaz słonia, patrzcie, męski duecik, no i kobita z brodą, bawmy się jak dzieci. Konie biegną po arenie, woltyżerka w rytm podskoków prezentuje boczny szpagat, szmer przejęcia wokół. Czniach, czniach na czynelach, bum, bum na bębnie wali i już połknął brzytwę i pomruk na sali. Sztukmistrz w białych rękawiczkach rozpościera łachman stary, lecz za chwilę go przemienia w 3 złote dolary. Wszyscy oniemieli, rozgorzały żądze, każdy chciałby wiedzieć, jak zrobił pieniądze. Lecz za chwilę piramida, biega zespół atletyczny, ten na tego, a
zatem po nim na wierzch, gdzie te śliczne. Patrzcie, ten na dole zsiniał jak sapie. Co będzie, gdy spadną? Kto ich potem złapie? Nie zdążyli skończyć jeszcze, a zza kulis słychać ryki. Wywoływać będą dreszcze tańcem zwierząt dzikich. Trzask, trzask, zbicza strzelił, włożył do paszczy głowę. Okrzyk przerażenia, jakieś białogłowy. Dwaj obdarci klauni wyszli, jeden mówi: jestem Tadek. Drugi też się chciał przedstawić, kopa dostał w zadek. A do rozbuku, Jezusie, jakie śmieszne. Połyskują złote zęby, krzyczą jeszcze, jeszcze. Spazmy zachwytu boku, wiwat na całej sali. A, ha, brawo, brawo, oni są. Bo przyjechał, chodzą wieści.